Zaczynamy cykl programów Akademię Boksu Ring Polska. W tym cyklu będziemy się starali opowiedzieć o zasadach ogólnych boksu, o takich rzeczach jak postawa boksu, pozycja bokserska, przemieszczanie po ringu, zadawanie ciosów, a także o higienie w boksie, o odżywianiu, o suplementach i o przygotowaniu też siłowym. Jest to program o najważniejszych podstawach początkującego pięściarza. Jest dla tych, kto zaczyna swoją przygodę z boksem, jest to dla zawodników początkujących, dla zawodników, którzy trenują rok, może górę dwa. Są to bardzo ogólne zasady. Uważam, że od takich zasad powinien się zaczynać ogólnie trening bokserski każdego zawodnika. Dzisiaj w pierwszym odcinku spróbujemy pokazać Państwu postawę bokserską. Istnieją generalnie dwie pozycje, prawa strona, lewa strona. Zawodnik, który jest majkutem, czyli zawodnikiem mocniej bijącym lewą ręką, wstaje w pozycję w taki sposób, że odwraca się prawym bokiem do przeciwnika i z przodu ma prawą nogę wykroczną, zakroczną ma lewą nogę. Prawa noga, prawa ręka jest z przodu, lewa ręka jest przy brodzie, lewa pięść przy brodzie. Zawodnik, który ma mocniejszą prawą rękę, ma wykroczną lewą nogę, zakroczną prawą nogę, lewa ręka z przodu, prawa pięść przy głowie. Zaczynamy od normalnej pozycji, czyli wykroczna lewa noga, prawa noga z tyłu, zawodnik obrócony lewym bokiem do przeciwnika, prawa ręka przy brodzie, lewy bark podniesiony i lewa ręka też przed nami. Lewa noga wykroczna, prawa zakroczna. Nogi lekko ugięte, kolana lekko zwrócone do siebie. Dlaczego jest taka pozycja? Bo bark kryje nas od ciosów sierpowych, zawsze podniesiony lewy bark gdzieś nam zasłoni od tych ciosów, które potrafią ominąć tą lewą rękę. Lewa ręka broni nas przed ciosami prostymi, prawą ręką przeciwnika. Prawa ręka przy brodzie, prawa pięść chroni nas od ciosów sierpowych, od ciosów prostych, od ciosów podbródkowych. W każdej chwili ona gotowa do obrony od ciosu prostego lub zablokowania ciosu sierpowego czy ciosu podbródkowego. Łokcie pilnują nam nasz tułów, czyli lewy łokieć też nie może być za szeroko, tylko broni nas na miejsce żebra i miejsce bardzo bolesne w boksie pod sercem. Prawa ręka tak samo, łokcie nam się nie rozszerzają, prawa ręka broni nam wątroby. Obydwa łokcie przy zwężeniu bronią nam takiego miejsca jak spód słoneczny, który jest bardzo bolesny też w boksie, jest jeden najważniejszy punkt, który trzeba chronić. W tej pozycji warto zwrócić uwagę, że żeby głowa nie była podniesiona, jest opuszczona, wtedy łatwiej po prostu nam się schować. Brzuch musi być na wydechu, niewyprostowanym, na wydechu i w tym momencie trzeba się rozluźnić. Przy każdym podniesieniu zawodnika do góry przede wszystkim mamy więcej dziurek, ale też z tej pozycji bardzo ciężko zadać ciosy przy wyprostowanych kolanach, przy wyprostowanym tułowie. Nie ma możliwości zadania ciosów z dołu, ciosów sierpowych. I ciosy proste tak samo będą o wiele krótsze niż wymaga sytuacja. Nogi zgięte, ciężar ciała tak samo musi się przenosić z prawej nogi na lewą. Z prawej nogi na lewą. Dlaczego to jest potrzebne? Żeby przy zadawaniu prawego prostego, prawego sierpowego, prawego haku, przenosimy ciężar ciała na lewą nogę. Przy zadawaniu ciosu lewą ręką wracamy ciężar ciała na prawą nogę. Najlepiej jak ciężar ciała gdzieś mniej więcej pomiędzy nóg będzie się znajdował, to jest pozycja taka uniwersalna. Jeszcze raz powtórzę, to są elementy, które od których zaczynamy szkolenie zawodnika. Później wiadomo, że zawodnik po paru latach wykorzystuje swoje jakieś upodobanie, swoje cechy charakteru nawet, swoje możliwości fizyczne i wtedy
jeden opuszcza lewy bark, na przykład Meksykanie bardzo często boksują na przykład lewy bark w dole prawej góry, łatwo zadawać na przykład lewy podbródkowy, lewy hak. Oni szkolą się, mi się wydaje, właśnie bardziej na zagrożenie z lewej ręki. Bardzo ważne też ustawienie nóg. Bardziej frontalne to jest dla zawodnika, który ciągle idzie do przodu, idzie mocno bijąc czasami sierpowymi, czasami z dołu, idzie do pół dystansu, skraca dystans. I wtedy to ustawienie jest potrzebne dlatego, że przy ciosach sierpowych, na przykład przy prawą sierpową, jest hamulec, mięśnie zatrzymują, nie pozwalają nam uciec w lewą stronę. Tak samo przy lewą sierpowym, tak samo opieramy się o mięśnie łydki. Dlaczego? Bo jak nam ucieknie noga, to po prostu ciężar ciała pójdzie w lewo i zawodnika można łatwo wytrącić z równowagi. W pozycji zawodnik, który jest wyższy, który boksuje w linii, który boksuje technicznie, stara się boksować prostymi czasami, ustawienie bardziej w linii pasuje, bo wtedy tak samo. Lewa ręka będzie bliżej przeciwnika, długiej prawej też opieramy się o te mięśnie. Lewa noga troszeczkę ustawiona dlatego bokiem, bo przy ustawieniu w taki sposób po prostu tu mięśni nie mamy i dlatego każdy cios jest wypadnięcie do przodu. Bardzo ciężko, jest dłuższa droga w ataku i tak samo bardzo ciężko wrócić na tą prawą nogę. Przeciwnik ma dużo czasu na skontrowanie takiego ciosu. Dla zawodnika boksującego z mocniejszą lewą ręką wygodniejsza pozycja jest oczywiście, kiedy prawa ręka jest z przodu, lewa ręka jest ręką w tyle, wykroczną nogą jest prawa, zakroczna jest lewa. Dlaczego? W tym momencie po prostu słabszą ręką on może punktować, przygotowywać akcję, natomiast cała siła, cały skręt tułowia i nóg wyprowadza mocniejszy cios mocniejszą ręką. Są oczywiście zawodnicy, którzy boksują jeszcze inaczej, mając mocniejszą lewą rękę, boksują w normalnej pozycji, albo zawodnik, który bije mocniej prawą ręką, czasami wstaje w majkuta i dla przeciwnika jest to po prostu niewygodniejsze, kiedy zawodnik niespodziewanie bije na przykład z pozycji majkuta mocnej prawej podbródkowej lub mocnej prawej sierpowej. Jest to, nie każdy sobie potrafi z tym poradzić. Są wręcz trenerzy, którzy od razu, od dziecka ustawiają zawodnika w taki sposób, żeby w dalszej części kariery on był zawodnikiem, który sprawia więcej niespodzianek dla każdego przeciwnika.